W dzisiejszym odcinku będziemy trollować jako krzak. Nie chodzi tutaj dokładnie o skina, którego mamy ubranego, a chodzi dokładnie o to, że będziemy przebierać się za legendarny krzak oraz kampić w miejscach, gdzie na pewno ktoś będzie przechodził. Na przykład będą to supli, dropy albo lamy. Jeśli chcecie więcej troll odcinków, zostawcie łapkę w górę, wpisujcie kod Evela i oczywiście subskrybujcie kanał. Jak już pewnie wiecie, do tego odcinka będzie potrzebny nam krzak. Dokładnie chodzi tutaj o przedmiot, który powrócił wraz z Fortnite OG. I za pomocą tego właśnie krzaka będziemy trollować przypadkowych graczy. Zrobię w ogóle tak, że jedna łapka w górę to jedna strollowana osoba, więc zobaczmy, ile osób wam się uda strollować. I nieprzypadkowo wybraliśmy również tego skina, bo jest z nami za krzak. Dzień dobry. No siemano, witam, ja już tutaj spadam i nie doleciałem na Meksy Krafa, więc jest trochę źle. Ale w sumie może to nie jest źle, bo może znajdę tu krzaka, zobaczymy. Właśnie, jak wiecie, najtrudniejsze w tym wszystkim będzie to, żeby znaleźć dwa krzaki. Jak wiecie, później spadają dropy, zrzuty i właśnie przy tych zrzutach będziemy starać się siedzieć. Co ciekawe, znalazłem pierwszy złoty przedmiot, ale jest to legendarny Fortaport. Ktoś tutaj leci za krzak. A lecą, 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 czekaj. Ja ich... O! No! 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 Dobra, proszę tego nie dawać do filmu albo wyciąć w ogóle. Nie no, troluję, ale widzowie, co to miało być w ogóle? Halo? Ja mam tutaj gościa w środku, w razie czego możesz pomóc, ale ciebie tu nie ma, nie? Chyba. 30 biało, jeden leży. No i pięknie, jeszcze jeden tutaj gdzieś jest. My musimy, tak jak mówię, musimy się mocno skupić na tym, żeby znaleźć krzaka. Krzak będzie albo na ziemi, albo w jakichś zrzutach, albo w skrzyniach. W skrzyniach chyba też, no nie? O, złoty, no nie, no tego nie potrzebujemy. W skrzyniach też powinien być, z tego co ja się orientuję, tylko w ogóle ciekawy jestem, czy nam wyleci w momencie, kiedy go potrzebujemy, ziomek. Dobra, to ty go tam ładuj, a ja szukam dalej krzaka. Słuchajcie, ogólnie sprawa wygląda tak, że dobrze by było zdobyć też właśnie bugi bomby, które mam, bo będziemy, jak wiecie, za pomocą tego krzaka można używać wszystkiego, więc będziemy mogli rzucić od razu z tego krzaka komuś coś takiego. A okazuje się, że ten gościu to jest niezły bocik, więc po prostu go... No właśnie. Także teraz skupiamy się na tym, żeby zdobyć krzaka. Dobrze by było mieć jakiś pojazd w razie W, no i będziemy sobie sprawdzać te wszystkie lokacje po kolei. Ej, ale tak szczerze, nawet jakbyśmy krzaka nie znaleźli, to my jesteśmy krzakami, więc można to jakoś fajnie wykorzystać. Pewnie to się nie uda, ale można próbować. Właśnie w razie czego, jakbyśmy mieli jeden, no to właśnie druga osoba może tutaj coś strollować. Ogólnie tutaj mamy teleporty, w sensie, no sami wiecie co tam mamy, czyli rifty tutaj na dole, więc sobie ich użyjemy i przelecimy dalej, bo tu prawdopodobnie już niczego złotego nie ma. W takim razie znajdźmy jakieś jeszcze najpotrzebniejsze itemy, zbierzmy trochę matca i lecimy riftem. Pytanie, gdzie? Najlepiej w miejsce, w którym będzie chyba dużo skrzynek, co? Tak mi się wydaje. Właśnie, ej, oj, chłopie, RPG, tu powinniśmy challenge tylko RPG nagrać, tak mi się wydaje, bo już mam dwa. Ty, a lodówki są normalnie na mapie, czy tylko w tym miejscu jest? Chyba tylko w tym miejscu, bo nie kojarzę, żeby była gdzieś indziej. Zakrzak, ja wpadam do lifta, nie wiem, czy on jeszcze dla ciebie zostanie, ale lecę, bo musimy tutaj mieć złotego krzaka, a na razie się na to nie zapowiada, żebyśmy coś takiego tutaj mieli. Sprawdźmy tutaj tą lokację, mamy tutaj wózek w razie W. No, krzaków powinno być sporo, tak szczerze, a na razie ich nie ma. Ja zlatuję sobie na skrzynkę i przeczuwam tutaj krzaka. Granatnik, no ale no dajcie tego krzaka, bo bez niego to odcinka nie nagramy. Halo, jeszcze jedna skrzynka, otwieram. Aha, złoty digiel i fioletowe kulki, no ciekawe. Chłopie, co ja znalazłem tutaj? Znalazłem cichy pistolet i on będzie idealny właśnie do krzaka. Otwieramy kolejną skrzynkę i znowu do... Ej, znowu RPG, to raz... I znowu forteca. No, co jest grane z tymi krzakami? Trzeba tutaj... Być może one będą częściej na ziemi leżeć? Ja teraz tak zastanawiam się, gdzie znajdowałem krzaki wcześniej i chyba ze skrzynek najczęściej, tak mi się wydaje, leciały. Ale teraz coś nie leci. Bugi bomby, zabieram. Tak, bugi bomby zabieraj. Mamy tutaj wózek golfowy. Lecimy tutaj na miasteczko. Być może na miasteczku na oazie będzie cokolwiek. Przejedziemy się właśnie jeszcze może takimi bokami. Zakrzak, dawaj tutaj do mnie. Już idę, wypijam tylko podkę, żeby mieć jakiekolwiek HP. I 3, 2, 1. Proszę bardzo. Bardzo wsiadam, let's go. Także teraz lecimy na oazę. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie zleciał, bo z tego co widzę, skrzynia jest otwarta, więc być może akurat nikogo tutaj nie było. Będziemy mieli dzięki temu większe szanse na to, żeby zdobyć krzaka złotego. Dobra, a nie, byli jednak. To może, no nie wiem, czy tu już się zatrzymujemy, czy nie? Dobre pytanie. Byli, mówisz, tak? Tak, byli, ale są skrzynie niepozabierane, więc możemy coś jeszcze pootwierać, no żeby tutaj właśnie dołapać. Ej, kara. Ej, w ogóle co takie piękne przedmioty lecą. Dobra, nie biorę
pompy, biorę kar. No to będzie mocne. No stary, ja dostałem mój ulubiony item, czyli złoty digiel. Ty dostałeś sztucera Akakara, można by powiedzieć, jak to ty na niego mówisz. Więc naprawdę jest mocno, tylko nie mamy... A, kolejny złoty item, a krzaka nie ma, no fajnie. Mam wyrwę, w sumie... Czy będziemy jej używać? No chyba nie wiem. Jak masz, jak użyć, to weź. Jak masz, jak wziąć. Dobra, weźmy wyrwę, wsiadam i ciśniemy dalej. Musimy się dobrze zastanowić, gdzie te krzaki jeszcze mogą być, bo być może będą one w zrzutach, ale no na razie wygląda to tak, jakby ich nie było nigdzie. Tutaj byli goście, więc może przelecimy sobie w kolejne miejsce. Być może te krzaki będą w jakichś takich słabszych miejscach, na przykład tutaj na stodole u góry, albo gdzieś tak na jakimś uboczu, bo tam na dużych miejscówkach, no to prawdopodobnie każdy już dropił. Zobaczmy tutaj tą skrzynię, czuję, że tutaj jest. No to otwieraj, zobaczmy. Nie, dobra, ja z tobą nie gram, bo ty jakoś dziwnie przyszłość przewidujesz, człowieku, nie? Ty jesteś jakąś wróżką chyba. Widzowie, słuchajcie, łapa w górę dla Rafy, który tutaj przewiduje przyszłość, więc możecie to teraz zrobić. Wiesz co, może uciekajmy, bo oni tam będą dojeżdżać prawdopodobnie, a my musimy iść po zrzut i musimy zdobyć jeszcze jeden krzak. W takim razie lecimy, mówię to chyba po raz trzeci, w takim razie wsiadam, ale w sumie to wsiadam i dawaj, lecisz w powietrze i trzeba znaleźć drugi krzak, tak jak mówisz. Mamy 2 minuty na przejście do kolejnej strefy i zobaczcie, jaka ciekawa strefa jest, naprawdę ciekawa, tylko potrzebujemy jeszcze jeden krzak. Ja oczywiście krzaka na tą chwilę nie ubieram. Dlaczego? No oczywiście dlatego, żebym go nie stracił, to raz, a dwa, no szkoda by było właśnie wykorzystywać to teraz, a nie przy samym zrzucie. Ej, a z lamy lecą krzaki? Chyba lecą. Lamy mogliśmy poszukać, teraz też tak myślę. W sumie to nie jest głupie, tylko pytanie, czy wiesz, czy ta lama, właśnie, weź wyrwę. Pytanie, czy ta lama by była łatwiejsza do znalezienia niż... Ej, dubeltówkę dostałem. Biorę i bugi bomby możesz wziąć ty. Ej, dobra, widzowie, gdzie są krzaki? W lesie, więc ja idę do lasu. Tutaj w tym lesie powinna być skrzynka i mówię wam, że w tej skrzyni będzie krzak. Tylko coś nie widzę skrzyni. Halo? Aha, może jednak nie będzie krzaka. Ja proponuję przelecieć na kolejną stodołę tutaj gdzieś do góry. Chyba tam jest nie stodoła, no w sumie nie. Nie wiem, co tam jest. Może przelecieć tam, gdzie nikogo nie ma za krzak. Proszę tutaj wsiadać. Halo, gościu, wsiadaj. Próbuję, ale dostaję cały czas hity, więc XD. Zobaczmy tutaj jeszcze tak z góry. Jest skrzynka do otwarcia, więc lecę po tą skrzynkę. Otwieram ją. Nie mam leczenia, ej, nie mam leczenia. To jest trochę słabe. Wsiadamy tutaj po skrzynie. Zobaczmy, czy będzie drugi krzak. Nie ma drugiego krzaka. Nie wygląda to dobrze. A zapomnieliśmy o tym, że być może krzaki lecą ze złotych automatów. Lecą i to często. Lecą często, bardzo, bardzo często. Tylko gdzie teraz znaleźć automat? Właśnie ja na przykład nie znam lokacji automatów. To jest lipa troszkę, może ty jakąś tam znasz. Czy ja znam lokację? Znam lokację i czuję, że tam jest złoty legendarny automat za krzak i on jest dokładnie gdzieś w tym miejscu, więc zapraszam cię do mojego pojazdu i lecimy. Zobaczcie na to, mamy 20 osób w grze, dokładnie 20 osób teraz i wygląda na to, że jest dosyć dużo osób, które jeszcze można strollować i mamy zrzut i pewnie zrzuty kolejne jeszcze polecą, więc ja uważam, że ten legendarny krzak tutaj naprawdę uda się. Ja nie jestem pewien, ale chyba widziałem lamę, więc idę to teraz szybko zweryfikować, widzowie, bo jeżeli będzie lama, to jest naprawdę mega ułatwienie dla nas. I sorry za to, jak wyglądam, ale chory jestem i po prostu aż ciężko się patrzy na światło. Ej, tu nie było lamy. Czemu ja widziałem, że tu jest lama? A to kamień. Przejedziemy się jeszcze w tamto miejsce, gdzie jest złoty automat ze złotym krzakiem. W sumie jakby tych krzaków było więcej w tym automacie, no to byśmy mogli więcej troli porobić. Właśnie ciekawe jest to, że w automatach w tym sezonie możemy kupować nielimitowaną liczbę przedmiotów. W sensie... Dobra, uciekłem. Tylko zobacz, czy tutaj jest ten, czy tutaj jest złoty automat. Bo ja myślę, że tu może być... Nie ma w ogóle automatu! Ej, oszukali nas, ale jest kolejna stodoła, w której być może będzie krzak. Zobaczmy, nie ma skrzynki nawet. Dobra, wychodzimy gdzieś tu na górę. Być może tu u góry będzie złoty krzak. Słuchaj, najwyżej ty będziesz krzakiem, a ja będę takim ziomeczkiem ochroniarzem, tak to nazy... Koronę wyrzucili, halo. Tak, chyba ktoś tam zginął właśnie. Dawaj za krzak do mnie. I lecimy pod wow, nie tutaj. Do zrzut... Ty, co jest grane? Co się dzieje? Byłem pod mapą przez chwilę. Ej, można to cofnąć, ale myślałem, że zginiemy, bo byłem pod mapą, stary. Zróbmy tak, lecimy na zrzut... Ło, nie! Nie. No, wiedziałem, że tu wjadę. No, choinka zaraz nam samochód strzeli. Ej, co ty teraz poleciałeś, o stary? Ej, dawaj tutaj, bo tu będzie krzaczek. Patrzcie się, widzowie, będzie krzaczek. I pójdziemy do drugiego zrzutu. No, nie ma krzaczka, ale jest. Co tu jest w ogóle? Nic ciekawego. A, czepia... Dobra, nie. To słabe. Zakrzak, otwieram tutaj jump pada. I stary, ja lecę. Ty możesz gdzieś tutaj na fabryki popatrzeć. Albo gdzieś tutaj może będzie krzak, do którego będzie można wejść. Więc ja
Teraz przechodzę do zrobienia czegoś mocnego, czyli do założenia krzaka w tym miejscu i zobaczymy, widzowie, ile tutaj wytrzymamy, okej? Proszę bardzo, tylko co tu wziąć do ręki? Może potkę. Za krzak, czy mnie widać z daleka, czy nie? Stary, stoisz idealnie, czekaj, ja ci zaraz to pokażę, tylko tutaj się zabuduję. Lecą! Lecą do mnie! Lecą do mnie, dobra. Stary! Ja to... dobra. O-o. Żartujesz sobie, że ty żyjesz. Dzień dobry. Ej, stary, ja jeszcze zostawiam to wszystko. Może jeden zostanie, będzie się leczył, to go walnę tutaj? Może? Okej. Okay. Pozdrawiam, panowie. Dobra, nie mam pytań. Ej, oni chyba idą w moją stronę. Ej, patrzą się na mnie, czy nie? Nie, oni poszli sobie, oni poszli. Oni już nie wrócą, tak ci mogę powiedzieć. Oni sobie idą, wzięli zrzut i zawijają. Nie mam pytań, nie, nie mam pytań. A ty masz lifty, no nie? W razie czego jakby leciał lift, jakby leciał zrzut, to polecimy liftem. Ja na razie tutaj stoję, widzowie. Ten gościu jeszcze do mnie wraca. On jest na twojej głowie. To jest naprawdę mocne, to jest naprawdę mocne. To działa, zobaczcie, nie pomyślelibyście, że w tym sezonie, w sensie już po tylu latach, takie coś będzie działać. A tu proszę, ten krzak jest za mocny. Szczerze, myślałem, że dostaniesz pompę w czoło i padniesz. A tutaj takie rzeczy. No, widzowie, zostawcie za to łapkę w górę, bo to jest niesamowite. Ale zauważ jeszcze za krzak to, że on tutaj rozwalał koło mnie wszystkie drzewa. On był metr ode mnie. On był po prostu ode mnie metr. Zobaczmy, czy będziemy mieli jeszcze jeden zrzut. Ja czuję, że może być jeszcze jeden. Jeśli nie, no to w końcówce po prostu sobie staniemy. Tylko oni muszą iść. Zakrzak musi do mnie przyjść. Musimy lecieć riftem. Czekaj, czyli już mam do ciebie iść, bo tutaj koło mnie tak się składa, że te ziomeczki przelatują i ja też udaję krzaka, ale pod daszkiem, widzowie. To też się liczy jakby co. Ej, zrzut! Dawaj, Zakrzak, dawaj na zrzut! Dawaj, otwieraj lifta, otwieraj lifta, otwieraj lifta. Ja też już do ciebie lecę, proszę bardzo. Byleby mi nie zbili tego zrzutu. Byleby mi nie zbili tego krzaka, więc ja może będę otwierał, zamykał, otwierał, zamykał, otwierał, zamykał, otwierał, zamykał, otwierał, otwierał. Dawaj, 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 lecimy tam. Aha, bo to na fabrykę spada, ale to nic. Na fabryce też będzie dobrze, dlatego że staniemy sobie w takim neutralnym miejscu przy kamyczkach. Także co, podkład ręki. Goście tutaj chyba są i nie wiem, czy mnie nie widzieli. Kucam sobie podkład ręki. Zakrzak, ty gdzieś możesz iść, gdzieś tam, nie wiem gdzie, ale możesz im rzucać bugi bombę na tym zrzucie później, czy coś takiego. Tu wejdę i będę tak patrzył. Ej, dobra, nie wiem, widzowie, w sumie gdzie iść. Bo albo tu przez okno, będę na ciebie patrzył. O, to ma sens. Oni tu na pewno są. Oni tutaj na 100% są. Fajnie by było użyć tego kara, żeby ich, wiecie... O, właśnie. Ajajaj, gościu się zabudował. Tak to byś mu wybombił, nie? Z kara. O, słyszał cię chyba, stary, chyba cię słyszał. W razie czego, ja tutaj wszystko oglądam. On się będzie do ciebie prawdopodobnie dobierał. Nie wiem, czy on nie jest też sam. Oj. A, chyba muszę riftować, żeby przeżyć. Riftuj na spokojnie, nic się nie dzieje. Jest ich dwójka. Ty, ale gościu patrzy do góry. Uciekaj, uciekaj w inne miejsce totalnie. Chyba będzie po mnie. Dostał mocno, ale ciężko. No Zakrzak, spróbuj w moją stronę bardziej, to ja im może walnę. Czekaj, ja to próbuję tutaj. O, co jest grane, jaka zadyma. Widzowie, Rafa mi kazał epickie ustawienia włączyć przed filmem i ledwo mogę grać. Ty, jest drugi krzak koło mnie w razie czego, jakbyś chciał. Dobra, stary, ja na razie tutaj mam taką walkę, że zaraz normalnie nie wiem, co zrobię. Uważaj, bo z góry na ciebie patrzą, z góry na ciebie patrzą. Dam radę, 20 HP, ale dam radę, wierzę w siebie, wierzę, widzowie, wierzę. A ty masz się czym leczyć, czy nie? Totalnie nie mam niczego, ale granatnikuję tych ziomków, robię tu zadymę białą! Nic się nie dzieje, bo my nie w tym odcinku wcale nie musimy wygrać. Najważniejsze jest to, że ja sobie po prostu stoję w krzaku, nic nie robię, nie muszę się pocić, a oni i tak tutaj... Ej, oni dojeżdżają się tam? Coś tu leci, nie? No właśnie, oni dostali na biało oboje po 70, kumasz to? Pa. A, nie dolecą te granaty, co oni robią? Ludzie, co wy robicie? Ej, ty jesteś teraz takim agentem, oni będą zaraz walczyć, ty wjedziesz na trzeciego i to wygrasz. Ja ci powiem, przepowiem przyszłość. Oni przyjdą przy tym automacie tutaj, będą przechodzić albo tędy i przejdą koło mnie, albo pójdą totalnie w inną stronę. To w sumie dwie opcje mają, tylko które ja wybrałem też. Podoba mi się ogółem to siedzenie w krzaku, ja od dzisiaj tak siedzę codziennie. No, naprawdę jest potężne. No, tutaj mieliśmy akcje niesamowite. Zobaczmy, co się wydarzy. Mamy dwójkę u góry, dwójkę na dole i ja, jako jedynka, siedząca sobie w krzaku. Okej, okay. Czyli pójdą tędy. Nie gadaj, że ten gościu koło busa będzie przechodził. Nie, on tam będzie siedział. XD. Ej, ale on musi przejść. Rozumiesz, jest jeszcze drugi od drugiej strony. On tam miał rifta, z tego co ja widziałem, z tego zrzutu miał rifta, ale wydaje mi się, że jeszcze go nie wykorzysta. Jeszcze go nie wykorzysta, tylko gorzej jak wejdzie do krzaka. Przecież to będzie, ja nie wiem. No, oni jeszcze te... Jasny gwint. Jest niewiarygodne. Ty nie mam korony czasami? Nie masz, nie wiem.
Pokazywałoby? Ej, dawaj obrótkę! Nice! A gdzie jest drugi? Nie wiem, gdzie... Właśnie nie wiem, gdzie jest drugi. Ale może jakiś... Kedzik! Oni przeszli... A, bo... Strefa! Ja myślałem, że w drugą stronę jest strefa. Trochę się wydałem. Będzie dobrze, stary. Ogólnie jest problem taki, że ja nie wiem, czy nie stracę krzaka. Mam nadzieję, że nie. Aż 500 matca około. No, 600. Oni chcą zostać u góry chyba. O, granatnik. O! Dostał, szkoda, że nie głowa. Ej, zrzut leci kolejny. Tylko nie masz krzaka. No, ale sam jesteś krzakiem w sumie. Mamy wyrwkę i mamy granatnik piękny. Tak szczerze, ten granatnik to może zmienić totalnie cały scenariusz tego meczu. I drugi tu, leży. Jak ty to wygrasz, to ja nie wiem. Biało. Ajajajajaj. No nic, widzowie, wygrać się nie udało, ale sami widzieliście, jak mocnym przedmiotem jest właśnie krzak.